No cześć. I znowu witam was w tej jakże pięknej grze, która nie wiadomo dlaczego nie jest tak popularna, jak popularna powinna według mnie być. Tak, według mnie jest to taki sam problem jak z tym anime, które ostatnio robiłem recenzję, czyli Oda Nobunaga no Yabou. Jest wszystko dobrze, jest pięknie, ale nikt się tym w sumie nie interesuje, przynajmniej z mojego grona. Patty grała, dwa razy podchodziła, nie, jednak nie. Skoro Patty nie, to druga Patty też nie. An też pójdzie w ślady swojego mistrza jako parawan, więc też nie. Dla Shishora się nie chce, bo nie. Mateusz grał, ale przestał. No i tak jakoś to zostało. Oła. Nie mogę go wyminąć. O, w ogóle już mam 3000 HP, spoko. W ogóle przed chwilą wydałem ponad 2000 punktów tych HP. Takie tam teraz wprowadzili małe zniesienia ograniczników, jeśli chodzi o użycie skillu Meditation do farmienia HP. Bo teraz chyba można bodajże do 100 tysięcy zgromadzić, a nie tak jak kiedyś do jednego. Chodź tu! Jeps! Jeps! No, dziękuję. Fuck. O jeden za daleko. Fajne jest to w tym uniku, że systemowo się nakłada, że przez jakiś czas jesteś jako postać swoja nienaruszalny, czyli praktycznie można się wpakować w co tylko się chce. To jest bardzo w sobie ciekawe. I na przykład tam właśnie widzieliście, że jak podbiłem do tej beczki wybuchowej, zrobiłem unik, to jakimś magicznym trafem mnie nic nie trafiło. Cóż, ja tam jestem zadowolony z takiego obrotu spraw, bo to jest bardzo przydatne. Hop. Bijemy, bijemy, bijemy. No, i mam ich wszystkich. W sumie na początku chciałem wam pokazać, jak się Lanem gra dwoma mieczami, ale doszedłem do wniosku, że na tej liście byłoby zbyt przewalone grać właśnie tymi broniami z uwagi na to, że z tego co pamiętam, midbossy pojawiają się aż do czasu, kiedy zabije się głównego bossa, więc to jest tak, no, byłoby trudno. Po prostu za dużo bossów do ogarnienia by było. Wszyscy, dziękuję. No i magiczne pole z kulkami. Tak ogólnie, ostatnio, nazwijmy to za namową Shishora, zacząłem grać w Obliviona. Tak, ja zacząłem grać w Obliviona, w Elder Scrolls. No, jakoś to idzie. Tylko że teraz dotarłem do jakiegoś takiego magicznego momentu, który się zwie... Krwawa Uczta, czy jakoś tak. To jest jedna z pierwszych wież w Oblivionie, do jakiej się wchodzi. I tam są dwa małe diabliki i jeden zwiadowca. I teraz problem u mnie wypada następujący, że nieważne co zrobię, i tak umrę, ale to w jakim stylu? Ja to było bodajże kilka razy umarłem od diablików, ale kilka razy po prostu umarłem od tak. Po prostu skoczyłem i nagle umarłem. Diablik sobie stoi, nic nie robi, żadnej kulki nie puścił, nic, a ja po prostu umarłem sobie skacząc w powietrzu. Po czym po prostu doszedłem do wniosku, że w Oblivionie traci się życie za brak kontaktu z podłożem, czy coś, nie wiem. Innego pomysłu nie mam, bo tylko to mi nachodzi na myśl. Jest po prostu wręcz dziwne. Och. Dobra, o, no i jest. O, inna mapa. Czy to jest midboss, który od tak się pojawia?
Bo ile razy tą mapę grałem, tego jeszcze tu nie było. Tak, to jest mid boss, bo nie ma głównego bossa. Ciekawe. Jakby go tu wykończyć? O, Sparta! Oż! Aha, ja municję zrobiłem i umarł, spoko. Normalnie czuję się jak w Obliwionie. Nic nie robię, a ludzie umierają i odwrotnie. Tam coś jest, ale o to nie warto się w ogóle troszczyć. Bo po co? Zresztą włóczni nie mam, więc mam przesrane, bo wziąłem sobie bomby, żeby zobaczyć, jak właśnie tu wypadnie na mapie z bossem. Czyli jeszcze najwidoczniej ta jedna mapa i można iść na spotkanie z panem pająkiem. No, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Jeps. Co on właśnie uciekł? Ło! That was close. Nie ma tu jak zamknąć sobie przy nosie to. To zapadnie, o. No już w ogóle 87% levela. Ej, nie można grać. Chociaż w tym momencie użyłem X-e. Chyba nie idzie się zatknąć. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra. Przybyłem, wbiłem... Wybiłem. Wszystko na temat Lana. O ludzie, która to już w ogóle godzina jest? Jeszcze nie ma 12. Ale rano. Ja nie mogę. Dlaczego ludzie budzą człowieka w wolne dni tak wcześnie? Jakby ktoś się pytał, tak, mam wolne dni, bo jestem w LO, a kochani, kochana grupa maturzystów pisze dzisiaj, więc dzięki nim mamy wolne. No, nie, no, są bardzo dobrze. Tutaj oczywiście pozdrowienia dla obu partii, które dzisiaj piszą matmę. Oh fuck. Wynocha, 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 wynocha. No, no i mamy tego bossa wersję prawdziwą. Plan się prawie udał. Się udaje. Nie, muszę przed ciebie rzucać. Inaczej to nie wyjdzie. O, fuck. Bam. Fuck. Dobra, życia mi nie zbija, to jest okej. Fuck. No. Oh, fuck. Za późno na dzisiaj sam shift. No i jedziemy. Standardowa technika, sprawdzona, najlepsza. Jak to może być? Bo lepszej nie ma. No i tak jak widzicie, tutaj midbossy się odradzają, więc jakbym wziął tutaj miecze, to bym miał totalnie w ogóle przesrane. Choć w sumie można po prostu ponabijać sobie kile i obrażenia.
To jest w sumie też ciekawą alternatywą do po prostu klepania głównego bossa. Bo to główny boss itp. Fuck, złe, złe combo, nie to, ała, ała, ała. Ała, systemie gry, dziękuję, że tak mnie kochasz. No. No jeszcze skopniaka dostanę, kurde. Bam, 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 bam. Dobra, jakoś się to przejdzie. No i mamy go. Trochę to mi zajęło, bo jakoś się... że tak ujmę, nie zajmowałem tym, czym powinienem, bo mi się tak chciało. Gin. Dziękuję. O, coś jeszcze? Chyba nie, chyba wszystko. No to możemy zbierać. Bo w sumie nie wiem, które poleciało od głównych bossa, które od pozostałych. Red Spider, żeby... No i fajnie, no i pięknie. Mam 42 level, mam SS... Zwaliłem trochę, jeśli chodzi o liczbę otrzymanych hitów, ale to już... O, czy tu coś jeszcze leży? Chyba nie. Dobra, no to to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. I proszę zostawić wszystkich oglądających, proszę, żeby zostawić jakąś sugestię, jaką postać i z jakim setem, o, tudzież z jakimi broniami użyć w następnym odcinku. Dziękuję.